Wsparciem dla osób likwidujących kopciuchy ma być program Czyste Powietrze. Dziś odwiedzamy gminny punkt informacyjny tego programu w Markuszowie w powiecie puławskim. W województwie lubelskim od 2021 roku funkcjonuje uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa, która, choć mało kto o tym wie, szykuje nam tutaj niewielką rewolucję. Do końca roku 2023 zniknąć z użytkowania powinny wszystkie kotły centralnego ogrzewania poniżej trzeciej klasy emisyjności, czyli zdecydowana większość urządzeń do tej pory eksploatowanych. W tej serii krótkich filmików chcemy przybliżyć Wam treść uchwały antysmogowej, obowiązujące przepisy, ale też zasady uzyskiwania wsparcia finansowego w programie Czyste Powietrze dla tych, którzy chcą usunąć kopciucha bądź ocieplić dom. Spytamy też o stan powietrza w województwie lubelskim i przyczyny zanieczyszczeń, a także spróbujemy porozmawiać o możliwościach technologii, jakie są dostępne dla osób, które chcą wymienić źródło ciepła. Beneficjentem programu Czyste Powietrze może być osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego, a także osoba, która ma wydzielone w domu jednorodzinnym lokal mieszkaniowy, do którego posiada księgę wieczystą. W ramach programu Czyste Powietrze beneficjent, czyli osoba fizyczna, może wymienić kocioł, który obecnie posiada tak zwany kopciuch, na ekologiczne źródło ciepła. Może docieplić przegrody budowlane budynku. Może dokonać wymiany instalacji CO oraz CUW. Może zastosować w swoim domu tak zwaną rekuperację, czyli mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła. Może także zamontować na swoim domu mikroinstalację fotowoltaiczną, a także zakupić audyt energetyczny. Pokrywane są także koszty projektów, które są niezbędne do wykonania instalacji. Istnieją trzy progi dochodowe, które są uzależnione od stopy zwrotu. Im mniejszy dochód, tym większe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Taką nowością, która weszła w roku 2023, jest możliwość prefinansowania inwestycji, czyli otrzymania kwoty zwrotu dotacji w 50% przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Likwidując nieefektywne źródło ciepła, tak zwanego kopciucha, w ramach Czystego Powietrza możemy zamontować kociół gazowy, bardzo popularne teraz pompy ciepła, kocioł na pelet oraz kocioł tak zwany zgazowywujący drewno. Istnieją trzy formy, trzy takie drogi, dzięki którym możemy złożyć wniosek o dofinansowanie. Pierwsza droga to jest zarejestrowanie się przez portal beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Druga forma to jest zarejestrowanie się przez portal gov.pl. Wówczas wymagana jest autoryzacja profilem zaufanym. A trzecią, moim zdaniem najprostszą drogą, jest zgłoszenie się do punktu konsultacyjno-informacyjnego w swojej gminie. Tam pracownicy, którzy zajmują się czystym powietrzem, pomogą dokonać formalności i wypełnić wniosek. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z tej formy dofinansowania, ponieważ jest to z korzyścią dla Państwa, a także służy poprawie jakości powietrza.